walczą o to, kto będzie zarządzał tym systemem. Dlatego my, Konfederacja, od początku podkreślamy, my jesteśmy siłą antysystemową. W tym systemie nic się nie zmieni. W tym systemie nic się nie zmieni, dlatego że nikomu nie zależy na tym, żeby się cokolwiek zmieniło. Rodzina jest dla nas ważna. Chcemy, żeby w Polsce rodziny żyły w dostatku. Chcemy, żeby to było państwo prorodzinne. Ale żeby ono było prorodzinne, to powinniśmy dać Polakom spokojnie żyć. Twoja racja, polska racja, Konfederacja. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem tutaj na spotkaniu. Są posłowie wszystkich frakcji. I właśnie to mi się podoba bardzo w Konfederacji, że ta możliwość jest szeroka, że możemy sobie wybrać. To dzisiaj też było widać przy odpowiedziach posłów na pytania. Jestem z Rzeszowa, akurat przyjechałem na wakacje, zobaczyłem informacje o spotkaniu z Konfederacją. Przyszedłem, bardzo mi się spodobało i na pewno pojawię się na spotkaniu 25 lipca w Rzeszowie.